Suma ostatnio wypowiadał się o youtuberach, którzy biorą się za rapowanie, chociaż nie powinni i niszczą muzykę. Stwierdził, że naszą rolą jest edukowanie widzów, edukowanie takich osób, które słuchają youtubowego rapu, no i pokazywanie im, co jest dobre, co nie do końca, jakie są bity i tak dalej. Więc ja dzisiaj absolutnie nie będę nikogo edukować, tylko zrobię sobie tier listę rapujących youtuberów. Na wstępie chciałem zaznaczyć, że jeżeli na tej liście nie ma jednego youtubera czy influencera, o którego ci chodzi, to pewnie po prostu o nim zapomniałem. Albo jego muzyka nie wydawała się na tyle interesująca, żeby był na tej liście w ogóle. Traktujcie ten film jako takie luźniejsze, bardziej rozrywkowe odstępstwo od normy, od tego co dzieje się na co dzień na Rapriver, no i zaczynamy. Czuks! W ogóle czemu Czurz jest na tej liście dwa razy? Powiem tak, Czurz jest bardziej wkurzający, jeżeli chodzi chyba o jego wizerunek i sposób bycia, niżeli samą muzykę. Jest jeden dobry kawałek Czurza, który naprawdę jest spoko i to jest Troja, ale... Myślę, że C tier, w sensie B albo C, muszę się zastanowić. Ogólnie muzyka Czurza ani nie jest dobra, ani nie jest zła. Po prostu brzmi jak muzyka youtubera. Dobra, ale nie ma też żadnego bendera, który zasługiwałby na dodanie do playlisty nawet na melanż, więc uważam, że Czurz na C-tier. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie rapu w Polsce oraz za granicą, koniecznie obserwuj naszego Instagrama oraz TikToka. Nasz menadżer Adam oraz ja codziennie na Instagrama, TikToka oraz Facebooka dodajemy nowy content, abyście byli na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie rapu w Polsce, jak i za granicą. Zachęcam, żebyście wpadli na profile, no bo wtedy niczego nie przegapicie. A jeżeli macie ochotę, możecie wpaść też na mojego Instagrama, TikToka oraz Twittera. Ja to bardzo docenię i będzie mi miło. Ojojoj, tutaj muszę uważać na słowa, bo mogę skończyć w gipsie. Na sobie nowy dres. Nie no, powiedzmy sobie szczerze, Medi... Palion. Myślę, że nie muszę tutaj dużo mówić. Dobra, potrzebujemy kogoś, kogo będę mógł dać na dure listy, bo nie możemy disować całego polskiego YouTube'a, influencerów, prawda? Nie możemy chyba. O! O! Nowciarz. Uważam, że Nowciarz zasługuje na B-tier. Nowciarz na płycie ekipy, gdzie mieli dostęp do profesjonalnych songwriterów, producentów, realizatorów. Uważam, że brzmi po prostu spoko i wiadomo, jest to YouTube'owa muzyka, ale nawija spoko, nawija w rytm. Nowciarz był jednym z lepszych na tej płycie. Młody multitonie żart. Dobra. To jest prosto. Nie no, żartowałem. Wiecie, nawet po filmie, który oglądaliście na pewno. Jak nie, no to zapraszam. O Multim. Uważam, że bardzo duże zasługi dla polskiego trapu, bardzo duża wiedza, jeżeli chodzi o trap. Jest świeży, dobry dobór bitów. Generalnie w tym momencie tak, jest raczej streamerem, ale dla mnie nie różni się on niczym od mainstreamowych raperów. W sensie, to jest ten sam duży, równy poziom. I jak już mówimy o Multim, trzeba pogadać sobie o Merdanim. Co robimy? Merdani, jest z nim problem, bo nie wiem, jakieś Mio type beaty wybierał, w ogóle on teraz już nawet nie robi muzy, nie dropi nic, nie dodrywa fitów, tylko po prostu sobie produkuje, robi bity, pomaga, nie wiem, Bandurze i Ginoldowi. Uważam, że Merdani zasługuje na S-tier, ale robi za mało. I przez to, że nie wydaje muzyki, a uważam, że ma bardzo duży potencjał i że jeżeli chodzi o takie stare numery, nie wiem, jakiś Awake, taki typowy trap sheet, który robił, no jakby wrócił do tego i się postarał z taką umiejętnością i w ogóle wiedzą, którą ma teraz, myślę, że to by było dobre. Więc za to, że Merdani nie robi za dużo, jeżeli chodzi o jego samą muzykę, znaczy muzykę jego po prostu, to dajemy mu A-tier. Ej, jak ładnie, po jednym nam się ułożyło w każdym tierze. Masny kurwa Ben. Masny Ben jest dla mnie S-tier, naprawdę. Możecie teraz się kłócić, tutaj jest definicja. Bardzo dobra muzyka raczej nie różni się od mainstreamu. Szczerze, pokaż mi różnicę między Masnym Benem a Kizo. Pokaż mi, ja poczekam. Widzę jedną. Masny Ben lepiej na... Odkładając złośliwości na bok, uważam, że Masny Ben, jako taka postać wykreowana, jest po prostu zabawny. I od razu to jest to, że jeżeli muzyka jest robiona dla Beki i wiesz, że jest robiona dla Beki, a nie jest to argument typu, no ale to było dla Beki zrobione, to nie możesz mnie obrażać. Jeżeli ta muzyka po prostu jest robiona dla Beki, to czuć tą energię. I w przypadku Masnego Bena ta muzyka jakby, przez to, że nie bierzesz jej aż tak na poważnie, jest zabawna i można się do niej bawić, więc Masny Ben dla mnie S-tier. VIP Brosi. Był taki czas, że ja naprawdę twierdziłem, że to są najlepsi muzycy YouTube'owi w Polsce. Typowa muzyka YouTubera? Myślę, że nie. Myślę, że nie, dlatego, że no... Tak jak mówię, ja ich chociaż wyróżniałem, że byli najlepszymi YouTube'owymi raperami, muzykami w Polsce, ale na pewno oni nie mają też talentu muzycznego na tyle, żeby tworzyć
mainstreamowe hity. Myślę, że A-tier jest tutaj fair. Ja to dlatego w jakiś sposób ich pamiętam, bo myślę, że jakbyśmy osobno każdego z nich talent muzyczny sobie wyodrębnili, to myślę, że każda z pozycji na tej liście byłaby adekwatna. Przemek Pro. Nie chcę chyba o nim za dużo mówić. Dla mnie to jest po prostu A-tier. To jest o wiele lepsze niż typowa muzyka youtubera. Nie jest on mainstreamowy. Coś tam w Chillwagonie działał, ale nie wiem, czy nie jako fotograf, czy coś takiego. W każdym razie, Przemek Pro jest w porzo. Fagata. Fagata. Czułbym się nie fair, dając to dokolwiek na tej samej pozycji co Fagata. Wiem, że mieliśmy oceniać rapujących youtuberów, ale kurde, no po prostu pooceniajmy youtuberów, którzy robią muzykę. Jakbym miał ocenić Wersow tak serio tylko za rap, za to jak rapowała na płycie Ekipy, no to byłaby gdzieś tutaj. Ale jeżeli oceniamy Wersow za to, w jaki sposób śpiewa, jest to spoko i uważam, że zasługuje na B-tier. Ani wyżej, ani niżej bym jej nie dał. Ale to za to śpiewanie, bo to, co się stało na szlafrotach, to jak Wersow się wykoleiła na drillu. Yo, w ogóle Wersow na drillowym bicie. To było ciekawe. Chyba C-tier. Nie uważam, żeby Natsu była dobra w muzyce. Są jakieś traki, które nie wiem, może przez TikToka albo przez mema stały się takim trochę viralem, testimonials czy coś, ale raczej nie uważam, żeby Natsu była utalentowana muzycznie. Ale utalentowany muzycznie za to na pewno jest Leksiu. Jako producent, realizator, jest utalentowany. Jako raper, pogadajmy o tym przez chwilę. Jeżeli chodzi o sposób na wiki, na pewno szanuję Lercia za tworzenie muzyki, za knowledge. On generalnie ma też sporą wiedzę właśnie z zagranicy. Zna takie totalne podstawy i totalnych twórców hip-hopu. Nie no, nie jestem w stanie zostawić Lercia w tym samym miejscu, gdzie Wersow i Nowciak. Myślę, że A-tier jest dla niego odpowiedni. Czaro! Wiecie, jaki jest problem z Czarem? Że jak wyszło Team X7, to tą zwrotkę bardzo dużo ludzi zapamiętało, a tą taką powiedzmy ikoniczną, taką trochę memową. Mową, TikTokową, no wiecie o co chodzi. Ja, nasz menadżer, Adam, my znamy tą zwrotę na pamięć. Gdybyście włączyli ją na melanżu, gdybyśmy byli po drugiej stronie miasta, wlecielibyśmy do waszego salonu, żeby zarapować tą zwrotkę. Problem jest w tym, że gdy Czaro zaczął robić muzykę sam i Team X się skończył, on tak ewidentnie nie miał pomysłu na siebie, zaczął nie mieścić sylab w swoich zwrotkach. To pokazuje, że ktoś mu pisał te teksty, ktoś tworzył tą muzykę za niego, a on po prostu wchodził na pilot track i to nawijał, więc sorry, ale Czaro... F-tier. Nitrozyniak Boss. Powiem wam tak. Jego recytacja powinna być nielegalna. Naprawdę. Nitro recytuje jak na jakimś konkursie w podstawówce na auli, gdzie stresuje się przed swoimi wszystkimi kolegami z klasy. O, młode skiny. Porozmawiajmy chwilę o tym. Generalnie możecie teraz się dziwić, czemu ja to tutaj w ogóle daję. Przecież to jest raper. No tak, ale wiele lat temu był youtuberem, był takim powiedzmy drugim Gargamelem. Ja to pamiętam jeszcze z czasów Ahusa. Odciął się totalnie od wizerunku youtubera, stasował wszystko co na YouTubie było, no i tworzył muzykę po dziś dzień. Dałbym go na A-tier, bo nie zasługuje im ona S. Możecie teraz się śmiać, że Masny Ben jest wyżej. Ej, to jest moja tier lista. Uważam, że to co robi jest spoko, ma na to fajną zajawę, ale nie brzmi to jakby był takim totalnie profesjonalnym, bardzo utalentowanym raperem. Co innego Rezi, bo tutaj jego talent jest... Ja mam problem z jego numerami. Sprawdziłem je 2 razy, więcej ich nie słuchałem i nie mam zamiaru słuchać, bo po prostu są nudne. Tam ten tune tak wygładza ten głos. Rezi też chyba całkiem ładnie śpiewa, tak zauważyłem, ale tune tak wygładza ten głos, że tam nie ma w ogóle ani grama charakteru. Po prostu piosenka do radia. Dałbym to na B-tier. Ale na B-tier za to nie dam Ksaja, bo uważam, może to trochę kontrowersyjna opinia, że zasługuje na S-tier. Ksaju nie wydaje dużo muzyki, wydał jej chyba nawet bardzo mało i te numery, które wydał, wydaje mi się, że on je czuje. Poza tym on w ogóle kiedyś gadał z Multim i mówił mu, że jak on miałby wydawać nuty, no to wydawałby je w takim właśnie oldschoolowym stylu, co zresztą potem zaczął robić i kurde, bardzo pozytywnie się zastoczyłem, więc Sayo, S-tier moim zdaniem. Czemu ja mam 2 fagaty i 2 czulsów w ogóle, o co chodzi? Dobra, potrzebujemy trochę poddymić, to co? Gimpson! Jeszcze jak chodziłem do gimnazjum, pamiętam Gimpsona i o wow, ale to były dzikie czasy. Czy wy w ogóle pamiętacie, że Gimpson dawał koncerty, miał w ogóle trasę koncertową i kolega Ignacy był jego hypemanem? Ten vibe jest nie do podrobienia, ale zobaczcie jaki ruch sceniczny, jaki vibe. Chłopaki generalnie widać, że czuli to co robią. No słuchajcie, powiem szczerze.
Gibson Tettier jest bardzo średni. Gibson ma taki problem, że on nawija strasznie tak przerysowanie oldschoolowo, wiecie o co chodzi? Gibson nie nawija w taki oldschoolowy sposób, powiedzmy na boombapie, tylko Gibson nawija jak bardzo dawno temu ziomek, który myślał, że nawija oldschoolowo, coś w stylu: lecę sobie tu, w to co typie mówisz, to ja wbijam chuj! Bardzo nie lubię takiego stylu rapowania, ale nie jest też tragiczny, no tam trzyma się bitu, widać, że chyba teksty sam sobie pisał. Ja dam go na C-tier, myślę, że to jest odpowiednie miejsce dla niego. Murcips. Nie wiem, co tu dużo mówić, po prostu D-tier. Mortalcio myślę, że zasługuje na A-tier. Raczej słyszysz, że to nie jest jakiś topowy wykonawca, który po prostu robi muzykę na co dzień, ale ta muzyka jest dobrze wyprodukowana, zrealizowana, jest w porządku. Julia Żudaj. Kontrowersyjna opinia. Z tego co wiem, Julia Żudaj jest traktowana jako taka, wiecie, no, bardzo utalentowana piosenkarka na polskim YouTubie. Ja myślę, że C-tier. I ja wiem, że Nowciar z Wersów i Rezji są wyżej od Julii Żudaj, ale powtarzam, to moja tier lista. Łatwo dęg. Problem jest taki, że te piosenki generalnie wszyscy wiemy, że one są słabe. Po prostu sytuacja jest taka, że miały śmieszne backstory albo fajny pomysł na siebie. Nie mogę dodać do D-tieru, no bo po co on w ogóle się zabiera za robienie muzyki? No dlatego contentu, który w sumie miał całkiem nieźle przedmieniony, więc C-tier w jego przypadku myślę, że jest fair, a nawet trochę chyba naciągnięty, ale niech już tam zostanie. Panie Artu, szanuję pana i chciałbym wystosować apel, aby nie łamał mnie pan za to, co teraz powiem, ponieważ oceniam muzykę, a nie pana osobę. Nie no, słuchajcie, muzyka Tańculi jest tragiczna, powiedzmy sobie szczerze. Jeszcze przed nagraniem tego filmu postanowiłem sprawdzić jego stare numery i nowe numery i mówię, dobra, może chłop sprogresował, może jakby bardzo poprawił swojego skilla. Jest jeszcze gorzej. Jego najnowszy numer to jest jakieś nieporozumienie. Ej, pamiętacie, jak mówiłem, że mam dwóch czulców i dwie fagaty? Zobaczcie, tutaj jest dwóch crasherów. Myślę, że crasher idzie na B-tier, ale z drugiej strony nie wiem, czy nie na C-tier. Dobra, z crasherem jest tak, że tak naprawdę mógłbym dodać od D-tieru do A-tieru w każdym z nich, w każdym z tych czterech i on był adekwatny. Kacper Boński ma numery, które są tragiczne i nie da się ich słuchać. Ma też numery, które są naprawdę fajne i dużo osób je polubiło, takie jak chyba, no ten taki na walentynki czy tam na rocznicę dla Julii Kostery. Raczej skłaniałbym się na C-tier za to, że w ogóle postanowił wydać Crusher i Jeluwina, ale za Lover i ten Tylko Ty czy coś takiego, myślę, że B-tier jest okej. Myślę, że teraz, kiedy już wie, czego ma nie wypuszczać, kiedy ma dookoła ludzi, którzy potrafią mu to zrealizować dobrze, myślę, że na B-tier Błoński zasługuje. A ty z Dubielem na nartach! Były Natsu ląduje na S-tier. Szczerze mówiąc, uważam, że on jest utalentowany i jego nuty są dobre. Już nawet nie chodzi o samo nawinięcie, ale po prostu mają fajną konstrukcję, są dość kreatywne, jakiś beat switch, jakaś zmiana flow, zabawa głosem. Bardzo w porządku. Wasze ambicje są mini, a u nas mini tylko Mike. I mini Mike, myślę, że dołączy do Meduski i Murcix w niebieskim detierze. Brudna Małpa. Tak mi się wydaje, że widzowie Rap River mogą totalnie nie wiedzieć, kim jest Brudna Małpa, ale z drugiej strony mogą znać większość jego twórczości. Słychać, że ten gość nie utrzymuje się w 100% z tego, że ludzie przychodzą na jego koncerty, w ogóle nie wiem, czy on robi koncerty, ale na koncerty, czy kupują jego płyty, ale nie można odmówić mu talentu. Jego muzyka jest w porządku, no i ma też dużą wiedzę. Wojtek Gola. Patrząc na ostatnie ruchy Wojtka Goli, można stwierdzić, że on po prostu realizuje swoje marzenia z dzieciństwa, czy tam ze wczesnych lat nastoletnich. I wiecie, może Wojtek Gola po prostu zawsze chciał być muzykiem. Nie no, nie wiem nawet, co powiedzieć. Wojtek Gola po prostu jest tragiczny, F-tier. Nowaczkiewicz. Nowaczkiewicz jest moim zdaniem średni i tak nie za bardzo mogę dodać na typową muzykę youtubera, no bo to chyba nie jest typowa muzyka, jaką robią youtuberzy, ale też nie za bardzo mogę to chyba dać na A-tier. A coś pomiędzy bym dodał, ale bardziej myślę, że B-tier. Nie uważam, że Nowaczkiewicz jest jakiś bardzo utalentowany i uzdolniony. Nie uważam, że jest jakimś gigatlocem. Myślę, że B-tier jest optymalny. Co innego, jeśli mówimy o jego przyjacielu, Trąbie Bombie, który moim zdaniem zasługuje na S-tier. Naprawdę, to co nawijał Uksaja, to co śpiewał, nawijał na płycie Ekipy, właśnie o to chodzi, że on jakby jednocześnie potrafi fajnie zaśpiewać z takim delikatnym głosem, ale też ma fajny flow. Ej, teraz sobie dopiero zdałem sprawę z tego, że tutaj Freeza w ogóle nie wrzuciłem. Dobra, dokleimy go w montażu, ale Freeza myślę, że dałbym na
B-tier. Niczym się on raczej nie wyróżnia, to jest po prostu muzyka robiona pod content, którego przestają masę, więc myślę, że na B-tier idealnie pasuje. To by było na tyle z tej tier listy, wyszła myślę dość interesująco. Koniecznie napisz w komentarzu na dole, czy ta tier lista jest spoko, a może zamieniłbyś jakieś osoby ze sobą, może wywaliłbyś wszystko i zrobił to inaczej, no nie wiem, napisz mi to. Mam nadzieję, że taki inny, o wiele luźniejszy content niż ten, do którego was na co dzień przyzwyczailiśmy z sumą, był okej i fajnie wam się go oglądało. Ja jestem Bart, to jest kanał Rapriver, a my się widzimy już niedługo.